starszy kapitan Jarosław Kluś, dowódca zmiany pierwszej JTG Pawiani. Co się wydarzyło? Zapaleniu uległa stodoła. Na miejscu, jak przyjechaliśmy, cała stodoła była w ogniu. W stodole znajdował się jeden samochód osobowy, trochę sprzętu gospodarstwa. Ktoś ucierpiał z osób? Nie, nikomu na szczęście nic się nie stało. Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o dom mieszkalny? Nie było żadnego zagrożenia? Czy... Było zagrożenie, dlatego w pierwszej fazie naszych działań podjęliśmy działania obronne domu, który był w pobliżu stodoły, która się paliła. Czy coś wiadomo z przyczyn? Nie, niestety nic nie wiemy, jakie były przyczyny. Jakie jednostki brały udział? W tej chwili na miejscu mamy 3 samochody z Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry, 2 samochody z Czernicy, z OSP, 1 samochód z Dziwiszowa. To już drugi taki pożar, wczoraj był, dzisiaj. Czy łączycie je w jakiś sposób? To nie jesteśmy od tego, policja będzie sobie badała sprawę. Czy policja tutaj bada właśnie sprawę? No jest na miejscu i prowadzą swoje czynności. W tej chwili jakie czynności jeszcze prowadzicie? My w tej chwili trwają prace rozbiórkowe i dogaszanie pożaru.